6 tysięcy. 12 tysięcy. No nie ma problemu. Tak bym ci powiedział jeszcze 3 dni temu. Ale przyjechała moja mamusia. Ty znałeś moją mamusię. Ona była całe życie pedagogiem. Wyszło jej, bo teraz jest na emeryturze i ma dużo czasu, żeby myśleć. Wyszło jej, że ciężko skrzywdziła kilka tysięcy ludzi, wychowując ich w duchu braterstwa, prawości, uczciwości, solidarności z innymi ludźmi. Że się trzeba dzielić, że trzeba sobie pomagać i w ogóle. Postanowiła naprawić swój błąd, przynajmniej w stosunku do swojego syna. Także, jak rozumiesz, nie mogę ci pożyczyć ani 6 tysięcy, ani nawet 6 groszy. Bo skrzywdziłbym ciebie, po drugie skrzywdziłbym sam siebie, a co najważniejsze, przeciwstawiłbym się ideałom, które wpoiła mi moja mamusia 3 dni temu, a tego nie możesz ode mnie żądać. Robisz sobie ze mnie jaja. Niestety nie. Aha. Heniu, a co na to tata? Tatuś nie żyje. Dzień dobry Państwu, witamy w Powiększeniu. Jakub Moros i Małgorzata Nieciecka-Mac. Dzień dobry. To był fragment ofowego filmu Kobieta z papugą na ramieniu. Fragment, w którym wystąpił bohater naszego dzisiejszego odcinka i być może fragment, który wiele o nim mówi. A dzisiaj z nami Wojciech Tomczyk. Wojciech Tomczyk właśnie, dramaturg, scenarzysta i producent filmowy, ale także aktor, jak widzieliśmy przed chwilą. No to wielka, wielka, zmarnowana była szansa polskiego kina. Dlaczego zmarnowana? To był film, który był oceniany jako jeden z najciekawszych ofowych filmów początku lat 2000 w Polsce. No, wygrał wszystko, co można w Polsce i na świecie, więc moja w tym była wielka zasługa. Cały mój udział w tym filmie Państwo widzieli. To na pewno zdecydowało o tych wszystkich nagrodach, ponieważ tak wyrafinowanego aktorstwa dawno nie widziałem. I mówię to obiektywnie, bo nie mam już nic wspólnego z tym człowiekiem sprzed 15 bodaj lat. Słyszą Państwo tę charakterystyczną ironię, która Wojciechowi Tomczykowi... Przede wszystkim skromność. I skromność, rzecz jasna, która towarzyszy od zawsze, ale nie chcemy, żeby dzisiaj było tak skromnie. Ironia zresztą jest jakimś tropem, który chyba łączy także przyjaciół Wojciecha Tomczyka. Wydobywając się ze skromności, a mówiąc z ironią o to, jak jeden z nich charakteryzuje naszego dzisiejszego gościa. W obliczu pojawiających się opinii na temat... Nagrody Nobla. Ostatecznego rozstrzygnięcia wymaga kwestia autorstwa tak zwanych dramatów Wojciecha Tomczyka. No, kto może ją rozwiązać lepiej, jeśli nie przyjaciele i koledzy po piórze? No, znam Wojciecha Tomczyka bardzo dobrze. Wielokrotnie rozmawialiśmy, spędzaliśmy czas na wakacjach. Mam o nim dużo do powiedzenia. Tak? To sympatyczny człowiek, rzetelny, pracowity, czasem nawet dowcipny, bardzo ambitny rowerzysta, początkujący, ale rozwijający się pływak. No ale przecież nie autor sztuk takich jak Norymberga, prawda? No, na najcelniejszej sztuki, mówimy o najcelniejszej sztuce, jeśli idzie o uchwycenie istoty postkomunistycznej Polski. No przecież nie sztuk takich jak Zaręczyny, które są najbardziej aktualną wersją zemsty w epoce po weselu i w 300. już roku polsko-polskiej wojny. No przecież nie sztuk takich jak Breakout, prawda, które są finezyjnym połączeniem trzech sióstr Czechowa z odwróconą balladyną, czy niezwykłego Piłsudskiego, który jest opowieścią o niemocy, która przytrafia się wielkości. Także no, pozostaje oczywiście kwestia do rozstrzygnięcia, kto jest autorem sztuk, tak zwanych sztuk Wojciecha Tomczyka, jeśli nie jest nim, co właściwie trudno wątpić, Wojciech Tomczyk. Coraz słabiej dzisiaj wypada popularna do niedawna teoria, że mamy do czynienia z niepublikowanymi sztukami Szekspira. Ciągle oczywiście znajduje ona pewnych entuzjastów, ale rzecz odchodzi w zapomnienie. Ja osobiście opowiadam się za tezą o spółdzielni najwybitniejszych dramaturgów, którzy z niepublikowanych dzieł mistrzów kompilują twory, które pod nazwiskiem Wojciecha Tomczyka są publikowane. No, argumenty są bardzo mocne. Proszę zwrócić uwagę na fakt, że Wojciech Tomczyk mieszka niedaleko poczty, prawda? Znaczy, można powiedzieć coś więcej, że codziennie rano, co mogę potwierdzić, zagląda do Outlooka. Po co, prawda? Po co, spytajmy się, po co ściąga pliki, po co coś tam otwiera? No, odpowiedź jest bardzo prosta. Jakubie, to pozwolisz, że ja wytłumaczę naszym widzom, skąd coraz więcej gości w naszym studiu, bo nasz gość honorowy, Wojciech Tomczyk, zaprosił do studia swoich przyjaciół. Waldemar Krzystek, dzień dobry, i Mariusz Wilczyński. Waldemar Krzystek wielokrotnie współpracował z panem Wojciechem, między innymi przy Norymberdze, ale nie tylko. Przyjaciel numer dwa, Mariusz Wilczyński. Wojciech jest przyjacielem numer dwa. Animator i performer. Właśnie, dobrze, że wywołałam tutaj scenę szczerości. No bo trzeba powiedzieć, że no oczywiście jestem, u Wojtka jestem. Pan Mariusz Wilczyński, wybitny animator, jeden z kuratorów słynnej nowojorskiej MOMY, powiedział o nim, że to jeden z najwybitniejszych twórców animacji artystycznej dzisiaj na świecie. Pan Waldemar Krzystek, znakomity reżyser, znany z takich wspaniałych filmów jak 50 milionów, 80 milionów. No już pan mnie pomniejsza. Dobrze, no. Pomniejszyłem tę sumę. Dobrze, to skoro tak dokładnie tłumaczymy, to dodamy jeszcze, że pan Mariusz Wilczyński jest autorem pierwszej oprawy graficznej TVP Kultura. Tej najlepszej, tak. Tej najlepszej. Ale jeszcze trzeba powiedzieć, że to wywołuje konsternację panów przyjaźni, zwłaszcza panów siedzących po skrajnych brzegach stołu, dlatego że no, wydawałoby się, że różni panów wszystko. Poglądy polityczne, poglądy na piłkę nożną, fryzura, także styl prowadzenia domu i szlaki, którymi spacerują panowie po swoich miejscach, nie wiem, czy Wojciech odpowiada, czy ja. Panie Mariuszu, jak nie, no, to jest? Ja to tak, starszy. Jestem 18 lat młodszy od Wojtka, ale chodziłem do lepszych szkół i mam lepsze wykształcenie, więc może ja najpierw zacznę. Nie, tak na poważnie, no to co to poglądy polityczne? Wojtek ma swoje, ja mam swoje i nie rozmawiamy o tym, bo jest, jeżeli się spotyka dwóch inteligentnych ludzi, to ma 99,9% jeszcze jest rejonu, kultury i w ogóle życia, zdarzeń, o których można gadać. Polityka to jest jakiś drobny wycinek. Wojtek jest moim przyjacielem. A co cementuje przyjaźń? Znaczy, wie pan co, ja się nim opiekowałem od najmłodszych lat. Przychodził do nas na podwórko, był zagubiony, miał problem, dyslekcję i miał kłopot z pisaniem. I to było jeszcze na warszawskiej Pradze? Nie, to było, on do dziadka przyjeżdżał do Łodzi i on miał problemy z pisaniem. Ja go troszkę tam uczyłem. Dysgrafia jeszcze. Też. No i generalnie w ten sposób się potem dogadaliśmy, że ja z kolei moja mama miała głównie duże ambicje, że ja rysowała, natomiast nie miałam w ogóle talentu. I nie wiem, czy dzisiaj możemy zdradzić, że jesteśmy taką spółką autorską, ale tu widziałem właśnie, pan Karłowicz się zastanawia, więc możemy to powiedzieć, że właściwie 65–70% tekstów, które są podane jako Wojtka Tomczyka, to są moje teksty. Te lepsze rejony twórczości podpisywane przez Tomczyk. Natomiast z kolei leciutko 3/4 moich filmów rysował Wojtek właśnie. I to mnie irytuje, bo dużo lepiej ode mnie rysuje. I to jest taka jedyna płaszczyzna, na której czasami się różnimy. Rysuje niż pan mu pisze. Tak. A panowie są na pan? Nie, bo ja tego pana nie znałem wcześniej. Nie. To niech pan jeszcze, panie Waldemarze, dużo znaczy, teraz się dowiaduję, jestem zszokowany, że to nie zrobiłem tekstu Wojtka, tylko pana robiłem. Ale wyszło panu. Znaczy, no nie, no, jak wyszło, tak wyszło. No, ja protestuję, bo to jest upupianie naszego bohatera i odbieranie mu zasług. Nie, no przecież pięknie rysuje. Jak on sam na to reaguje. Przecież ten pan z MOMY powiedział, że jeden z wybitniejszych, nie? Jak przystało na rozmowę o dramaturgu, to ciągle zmieniamy konwencje teatralne. Była komedia omyłek, a teraz wchodzimy w te poważniejsze rejestry. No to zobaczmy, jak o randze twórczości dramatycznej Wojciecha Tomczyka mówi profesor Jacek Kopciński. Tomczyk jest bardzo spójny. Jego ironia w kontaktach osobistych pojawia się w tekstach. I oczywiście ta w tekstach o wiele bardziej mnie interesuje. Zresztą jest to ironia dość skomplikowana. Ale właśnie sądzę, że to właśnie ironia jest taką podstawową, nadrzędną zasadą tej twórczości. Wojtek Tomczyk jest pesymistą, który pisze komedię, ale te najważniejsze sztuki, dla mnie Wampir, Norymberga, Ostatnio Marszałek, one utrzymane są w poważniejszej tonacji. Nie są to komedie, tylko właśnie są to dramaty ironiczne. Najważniejszą sztuką Wojciecha Tomczyka nadal jest Norymberga. I jest to dramat, który z pewnością pozostanie w historii dramatu i teatru polskiego. Być może jest to najważniejszy dramat po 1989 roku. Doczekał się on tylko kilku realizacji. Dwóch w teatrze, jednej telewizyjnej i ta telewizyjna wydaje mi się najciekawsza. Wyreżyserował Norymbergę Waldemar Krzystek, zagrali tam Gajos i Ostałowska. Świetna obsada i świetna realizacja. Mi się wydaje, że dzięki tej telewizyjnej realizacji, a wiemy, że miała ona ogromną widownię, Tomczyk pozostanie w dziejach polskiego teatru. Reżyserem znakomitej inscenizacji Norymbergi jest pan, panie Waldemarze. Jak się zaczęła ta współpraca? Jak się pracowało panom razem? Otóż Wanda Zwinogrodzka była wtedy dyrektorem Teatru Telewizji i przysłała mi teksty sztuki właśnie do przeczytania pod tytułem Norymberga. Przeczytałem ten tekst. No i pierwsze pytanie, które zadałem odzwaniając, że pani dyrektor, ale czy na pewno będziemy to robić? To jest poważna propozycja. Mi się wydawało, że w tej atmosferze, która wtedy panowała, czyli takiej amnestii moralnej dla przeszłości, że my stawiamy tu na ostrzu noża pewne sprawy krzywd, starych grzechów i win i czy nie strata czasu. To mi się bardzo podobało, ale pomyślałem, że to się nie uda. A dwa, co mnie troszeczkę powstrzymywało przed euforią, to Wojtek Tomczyk, Norymberga, wersja ostateczna. Co mnie jako reżysera od razu wścieka, bo zawsze oni piszą, autorzy, wersja ostateczna. Czyli, że ja nie mam prawa już niczego zmienić, nic skreślić i tak dalej. Powiedziałem pani wtedy, pani dyrektor, że może Biblia jest w wersji ostatecznej, cała reszta jest do zmian. To ja nie mogę czytać w ogóle, bo sobie robić jakieś nadziei, już myśleć o tym, jak bym to chciał robić, jeżeli ja nie będę miał prawa ruszyć. Ona mnie załatwię z Wojtkiem, że będzie pan mógł zrobić. No i napisałem pierwszą swoją wersję reżyserską i posłałem do redakcji. Redakcja posłała chyba do Wojtka, bo za jakiś czas odbieram telefon i Wojtek się przedstawia, że dzień dobry, jestem właśnie Wojtek Tomczyk. Dostałem właśnie po przeróbkach tekst i mówi do mnie, no nic pan prawie nie zmienił. Czyli negocjacje nie były ciężkie. No ale proszę pana, ale ile zmieniłem, to mu później dopiero ujawniłem. Ale tak to stało, bo najważniejsze to, że rozumiejąc tekst, pan go nie kanceruje, pan go nie niszczy. Tylko ja też wiedziałem, że jeżeli to jest tak ważny tekst, to żeby on dotarł, żeby on zaistniał. Ja wiem, co muszę zrobić, bo już robiłem wcześniej jakieś teatry telewizji, więc znałem już to medium. I krok po kroku zaczęła się praca, żeby wydobyć to, co jest istotą, bo przecież sytuację tam miałem jako reżyser naprawdę bardzo ciężką. Dwie osoby siedzą przy stole. To jest rodzaj, no bo ja wiem, spowiedzi, spotkania młodej dziennikarki i starego ubeka. I ten drugi domaga się dla siebie tytułowej Norymbergi i pyta, dlaczego komunizm nie został tak rozliczony. Ale czy szczerze pyta, czy nie szczerze? Zaczęło się, proszę pana, więc powiedziałem, całe resztę muszę, wie pan, usunąć, skupić się na pewnej grze, którą Wojtek tam w tym tekście zaproponował, bo inaczej bym zepsuł coś, a mi się wydawało, że to jest tak cenne, że muszę absolutnie się skupić, żeby to właśnie zrobić. I czasami musiałem powiedzieć, dobra, nie, tak Wojtek, niczego nie zmieniłem, bo już później przeszliśmy na ty, tylko że wyciąłem ci 15 stron, których nie zauważył, bo szedłem cały czas za istotą tej sytuacji, Bo tu nie chodzi na to spowiedź, bo to troszeczkę się robi, pani, że psychoanaliza, spowiedź, dzieciątka wieku, nie wiadomo w ogóle co to no właśnie, jak pan deszyfrował ten tekst. Ale to było, tam przecież tak naprawdę to była dyskusja na temat, co mamy teraz i dlaczego właśnie nie możemy mówić o tym, co, o tej przeszłości, bo czym to grozi? Co to znaczy, że zaczniemy znowu poważnie teraz pytać o przeszłość? Bo ja pamiętam, że jak było u władzy SLD i mówiło, bo mieli hasło wyborcze, patrzmy w przyszłość, nie w przeszłość. Ja rozumiałem dlaczego i wszyscy rozumieli, bo przeszłość mieli okropnie. Ale reszta się wydawało, że ma przeszłość w porządku. Ale dlaczego też nie chcieli przeszłości? A tu Wojtek pokazuje, ale spójrzmy jednak, miejmy odwagę, a prawda zawsze boli. I to było najważniejsze. I to jest dwuznaczność tego faceta, bo to piekielnie inteligentna postać okołodzieja. I cały czas myślałem, żeby mu tylko, żeby nie zepsuć tego, co jest właśnie w tym tekście. I tak właściwie to tylko robiłem w trudnych warunkach. Okazało się, że wielu ludzi zna tego człowieka. Tak. Znaczy wydaje się tym ludziom, że znają taką postać. Ty go opisałeś, pan opisał tego człowieka. Kiedyś na spotkaniu w czasie festiwalu Dwa Teatry w Sopocie dwie osoby zaczęły się kłócić o to, czy to jest taki pułkownik z Dyni, czy to jest ten pułkownik, który mieszka w Sopocie. A dyskusja w Sopocie była gorąca, bo pana sztuka została uhonorowana tam nagrodą Grand Prix. Ale myśmy wtedy jeszcze tego nie wiedzieli. Dyskusje na ogół po moich sztukach są dosyć energiczne, ale ta była chyba najbardziej dynamiczna i tam właśnie usłyszałem od kilku osób, że każdy miał swojego kołodzieja. A co ważniejsze, wiesz, ja w wielu recenzjach czytam, że to był teatr faktu. Jeszcze trzeba powiedzieć, że to był jakiś też na skalę Teatru Telewizji oszałamiający sukces. Milionowe oglądalności i sztuka, która się wpisała do kanonu na pewno dramaturgii tego 30-lecia. Ale czy to wszystko tłumaczy ten sukces? Czy jest coś jeszcze, co wynika bezpośrednio i z tematu, i z pańskiego ujęcia tego tematu? Ja myślę, że to było dosyć proste i starałem się tego trzymać, żeby pisać o tym, o czym ludzie naprawdę mówią w domach i o czym tym językiem i o tym, co ludzi naprawdę boli, a to, że był ten cały PRL i odpłynął w jakąś przeszłość taką właściwie pogodną, że jedynym świadectwem PRL-u tak naprawdę to są filmy Balei, które są przecież komediami. Czyli to była taka śmieszna krainka, taka jak Czechosłowacja trochę. Swoją drogą ta Czechosłowacja za komuny to była dopiero ponura historia. I że to było takie nasze dzieciństwo, nasza młodość, to jednak było takie fajne, to się fajnie wspomina i grały zespoły big-beatowe. I było tak, i tutaj mieliśmy możliwość podróżowania na wczasy pracownicze i w ogóle było super. I tylko istoty tego systemu, to znaczy tego zniewolenia 30-milionowego narodu, o tym jakoś nie chcieliśmy pamiętać. Panowie, to ja proponuję teraz, żebyśmy zobaczyli fragment spektaklu, którego może młodsze pokolenie nie miało okazji zobaczyć, choć powtarzany był tak naprawdę jesienią ubiegłego roku w telewizji polskiej. Ale zobaczmy niezwykłą rozmowę, wokół której wytwarza się ta elektryzująca, mroczna atmosfera. To może jednak jeszcze kawy. Nie chcę ani wódeczki, ani ciasteczek, ani kawki, ani cukiereczka. Chcę, żeby pan wreszcie zaczął mówić. Przecież mówi. Po zabójstwie tego pajaca z fali 49, w Wigilię Bożego Narodzenia 52 zwinęli mnie i całą moją grupę. Byliśmy naiwni. Poszliśmy razem na pasterkę. Nie wiedzieliśmy, że w naszej grupie jest zdrajca. Kto? Nieważne. On też żyje. Całkiem nieźle. Autorytet. Wie pani, że to był człowiek wówczas dosyć mi bliski. Przyjaciel. Tak to się chyba mówi, co? A spotkał go pan jeszcze potem, po wyjściu z więzienia? Na ulicy, w tramwaju? Nigdy. Bili mnie do Trzech Króli. Czyli do 6 stycznia 53. Palce, pięty, nerki, konwejer, wie pani, karcer, siedzenie na taburecie odwróconym na sztorc, stójki po kostki w gównie, co tam jeszcze? Próbne rozstrzeliwania. To wszystko pani wie, było o tym w książkach, w prasie. No, taki film się udał. A co się wydarzyło po Trzech Królach? Przyznałem się w końcu stycznia. Może to był początek lutego. Potem przez 2 miesiące składałem zeznania. Precyzyjne, dokładne zeznania. Wyszłaby z tego niezła powieść. Ale to było naprawdę, niestety. Wsypałem masę ludzi. Kolegów, znajomych? Obciążanie moich kolegów nie miało żadnego sensu. Wszyscy już siedzieli. Sypałem nieznajomych. Na przykład? Na przykład pytali mnie o pewnego księdza z Kielc. Więc powiedziałem, że w czasie spowiedzi namawiał mnie, żebym zabił sekretarza partii w Ostrowcu, jego i całej jego rodziny. Ja w Kielcach w życiu nie byłem. Do spowiedzi poszedłem tylko raz, przed pierwszą komunią. W każdym razie przyznałem się do wszystkiego. W lutym zostałem skazany na karę śmierci. Rozprawa odbyła się w celi. Tak zwany proces kiblowy. Wie pani, co to było? No, słyszałam. Oskarżonego osadzano na sedesie. W moim wypadku to było wiadro. Ja siedziałem na wiadrze. Wyrok wykonano 7 marca. Człowiek w polskim mundurze zastrzelił mnie w piwnicy przy Koszykowej. On żyje, ten człowiek. Wiele lat potem piłem z nim wódkę wiadrami. Po spotkaniu w Zbowidzie okazało się, że walczyliśmy o to samo. Tak w ogóle to był kryminalista. Za okupacji szantażował Żydów. Szmalcownik. Bandyta po prostu. Po wejściu Sowietów został ubekiem. Wiele miesięcy później dowiedziałem się, że na 2 dni przed moim rozstrzelaniem umarł Stalin. I został pan ułaskawiony? Nie, nie zostałem ułaskawiony. Zostałem zastrzelony, proszę pani. Ja, 1 pułkownik z procesu generałów, 2 żołnierzy z Narodowych Sił Zbrojnych i kolega z mojego oddziału. Wywieźli nas na Służew, wrzucili do dołu. Może dziś parkują nade mną samochody. Co pan na to? Jak pan to odbiera? Co mogę powiedzieć o Norymberdze? Wojtek mnie zaprosił do teatru i powiedział, wiesz, pójdź, zobacz, bo ja naprawdę też coś robię. I poszedłem na inscenizację Agnieszki Glińskiej, no i tu mówiłem Wojtkowi, no wbiło mnie to w fotel. To znaczy, wydaje się, że sztuka jeszcze prostsza niż 12 gniewnych ludzi, tak? No bo to w ogóle 2 osoby siedzą, a nie 12 osób. Jest mniejsza możliwość, no co po prostu dialog. I zrobiło to na mnie ogromne wrażenie. Zresztą o tym oczywiście powiedziałem Wojtkowi. I tak sobie rozmawialiśmy w pierwszej części tego programu w konwencji dosyć lekkiej, no bo wystarczająco Wojtka twórczość jest w konwencji ciężkiej, żebyśmy my tu jeszcze tutaj trochę dodawali do tego, ale jestem pewien, pomijając to, że się przyjaźnimy i dla mnie wszystko jedno, gdyby on był dobrym scenarzystą czy złym, to nie ma znaczenia, bo jak jest przyjaźń, to jest bezinteresowna i to nie ma żadnego znaczenia, co my robimy, natomiast jestem pełen szacunku do tego, co on zrobił i na sztukach, na których byłem w teatrze, to zawsze robiło na mnie wrażenie. Czemu pana debiut nastąpił tak późno, 15 lat po skończeniu studiów? No bo ja nie chciałem pisać. To jest ta... Boże święty, dobrze mu przeszło. No, ale dobrze, że mu przeszło. Ja się chciałbym cofnąć jeszcze dalej, bo wszystko się gdzieś zaczyna. Rozmawiamy o owocach, o tej wgniatającej w fotel twórczości, ale chyba najpierw, a może coś było jeszcze wcześniej, była szkoła teatralna, teatrologia i jakiś szczególny rok. Myśmy studiowali w Karnawale Solidarności. Trochę przed, w Karnawale i w stanie wojennym. I to doświadczenie jest dla mnie przynajmniej, nie wiem, jak, nie mogę mówić w imieniu moich kolegów, koleżanek, ale dla mnie było bardzo dojmujące i formacyjne, to prawda. Nas przeprowadzili wtedy bardzo przez te rozmaite wydarzenia nasi mistrzowie, profesorowie, profesor Zbigniew Raszewski, Marta Fik, Lech Sokół, Zbigniew Wilski, no potęgi. Zbigniew Raszewski, Raptularz, tom II, pod datą 11 maja 1984 roku. W szkole egzamin Wojciecha Tomczyka, nawiasie wrogowie teatru, bardzo dobry. Muszę z przykrością skonstatować, że niestety zostało to przyćmione wrażeniem, jakie wywołała pańska koleżanka z roku, Wanda Zwinogrodzka. Ale tak zupełnie serio, kim dla pana był profesor Raszewski? No to bardzo prosto mogę uzupełnić wypowiedź moich koleżanek. Mianowicie mogę przytoczyć dwie dla mnie najistotniejsze być może wypowiedzi profesora, które zapamiętałem, a od tych czasów dzieli nas już jakiś okres, które zresztą padły obie chyba w trakcie takiego nieformalnego seminarium, które trwało w czasie studenckich strajków w 1981 roku, kiedy do tego całego bałaganu przychodził ten właśnie opisany przez dziewczyny dżentelmen i prowadził dwugodzinne, otwarte seminarium chyba codziennie. I tam powiedział coś, co jakoś zdecydowało i co trochę tłumaczy to, że nie chciałem pisać. Mianowicie profesor powiedział, że według niego, jego oceny, artystą zostaje człowiek, który ma głębokie poczucie niespełniania etycznych wymogów otoczenia. Wskazywał na Jana Sebastiana Bacha jako na jedyny wyjątek. Panowie są dwoma kolejnymi, ale ja wolałem zacząć spełniać te wymagania etyczne otoczenia niż zostać artystą, za przeproszeniem. I nawet udało mi się nie zostać artystą, zostałem w końcu rzemieślnikiem i to sobie bardzo cenię. Natomiast wolę spełniać wymogi etyczne otoczenia, bo to jest jednak dość ponure. Dlatego zajął się pan takim tematem jak temat kryminalny, bo pana debiut to spektakl Wampir. Czemu pan sięgnął po tę mroczną historię? A to też się wiąże jakoś z profesorem Raszewskim, bo kiedy profesor Raszewski, druga rzecz, którą powiedział w czasie tego strajku, to trudno dzisiaj uwierzyć w moją głupotę, ponieważ ja wtedy chciałem się, wewnętrznie się roześmiałem. Profesor powiedział, proszę państwa, nie ma wątpliwości, terror wróci. Ja mówię, jak to? Terror wróci, ten przemiły generał w ciemnych okularach, który jest takim fajnym Polakiem, prowadzi jakiś terror, może go sprzątną, jacyś źli ludzie będą próbować. No i ten przemiły człowiek prowadził ten terror, zmarnował życie, młodość ze dwóm pokoleniom i tak w ogóle. No, narobił to, co narobił, ale skutkiem tego marnowania ja poznałem, wpadłem w niejakie tarapaty z milicją obywatelską, może trochę ze służbą bezpieczeństwa i poznałem pułkownika Józefa chyba M, który w którymś momencie przesłuchania ryknął na mnie, że co ja sobie wyobrażam, że jestem w Korzej Wólce na posterunku, że jestem u niego, tu podał swoje nazwisko, stopień i powiedział człowieka, który stworzył strategiczny i taktyczny program, plan ujęcia wampira Śląska i Zagłębia Zdzisława Malfickiego. I wtedy zrozumiałem, że ten facet nikogo nie złapał, a na pewno niewłaściwą osobę, że on nie wyglądał kompetentnie i poza tym puścił farbę. Puścił farbę. I to ci dało do myślenia. To mi dało do myślenia i po 20 latach, jak już tak, to pomyślałem sobie, no to nie było profesjonalne z punktu widzenia tego pułkownika. Puścić no nie było, ale też Waldek, przyznaj, pracowaliśmy razem, no, przyznaj, że umiem wyprowadzić człowieka z równowagi. Umiesz, to jest prawda. Od razu, wiesz, na pewno czujesz świeżą krew. Usłyszałeś to i zaczął ci od razu pracować. Tak. Jak tak rozmawiamy w tym stylu, to musimy powiedzieć, mamy te taśmy. Mamy te taśmy, zobaczmy. Nie wyraziliśmy chęci zakupu wyżej wymienionych przedmiotów, więc Czesław, który miał już trochę w czubie, zaczął mnie namawiać, żebym sprzedał je tej miłej dziewczynie, która odebrała telefon, kiedy dzwonił. Wówczas powiedziałem mu, że Agnieszka Heiner wcale nie jest miła i że gdyby to ją wampir zabił, to nikt by nie żałowała, na pewno ja ani studenci. Tak zażartowałem. Asystujący mi w czasie zatrzymania funkcjonariusze zakładali mu kajdanki, powiedział tylko jedno zdanie. Nareszcie żeście tego wampira złapali. Nareszcie żeście tego wampira złapali. Tak powiedział. Zapraszam. Uwaga. To orwo. Tak jest, kolor. Pytaliśmy jeszcze Marcina Sławińskiego, który reżyserował spektakl, co ma do powiedzenia na temat tej sztuki. Posłuchajmy. To była sztuka, którą zrealizowałem w Teatrze Nowym w Zabrzu w 2004 roku. Wtedy to był bardzo mocny tekst. To były rządy SLD i Leszka Millera. I ta sztuka, która skonstruowana jest w oparciu o historię seryjnego mordercy ze Śląska, tak naprawdę była opowieścią o PRL-u. PRL wczoraj i dziś. Ten trup PRL-u, którego smród w tamtym czasie szalenie się tak nieprzyjemnie rozniósł po kraju. I powodem, dla którego, myślę, Wojtek Tomczyk napisał tę sztukę, właśnie było takie poczucie, że coś trzeba zrobić. I podobnie ze mną jako z reżyserem było. To wcale nie było takie proste, żeby tę sztukę skierować do produkcji, ale się udało i w Zabrzu właśnie to miało idealne miejsce dla tej realizacji. No, mieliśmy sukcesy, nagrody. Ciekawostka na występach gościnnych w Teatrze Narodowym. 10 minut owacji, co jest na DVD udokumentowane, to nie są przechwałki. Chyba bezpośrednio wracamy do tej kwestii trochę kłopotliwej, czyli kwestii polityczności, no bo skonstatowaliśmy na początku skrajną rozbieżność panów siedzących po... A to dlatego ja teraz siedzę w środku. A pan siedzi w środku, ja rozdzielam, bo zarazem łączy, a zarazem pan łączy. No właśnie, mamy nadzieję, że nie dojdzie. Ale jak to jest z tą politycznością? Dla mojej twórczości, dla mojego myślenia, aż taką pożywką nie jest konkretnie PRL. I ja Wojtka sztuki, moje ich czytanie, bardziej mnie interesują na poziomie raczej w ogóle zła i dobra, które może funkcjonować w każdej sytuacji stworzonej dla człowieka. To mogło się dziać w PRL-u, ale to może być wszędzie, zdarzyć się wszędzie, zawsze i tak dalej. I bardziej jego, być może to mu się nie spodoba, on właśnie teraz mi się rzuci do gardła, ale po prostu dla mnie to są, te sztuki wychodzą poza to, że to jest PRL i ja je traktuję absolutnie w wartościach uniwersalnych. I po prostu są przez to być może mniej konkretne, ale znaczy oczywiście ja znam historię i tak dalej, ale nie mam na przykład takiego hopla na tym punkcie, jak ma Wojtek. Ale ma rację, ma pan rację, bo Zbowit by nie zapewnił, wie pan, 2 milionów widzów na Norymberdze. Czyli to nie było tylko skierowane ze względów politycznych. No tak, bo mówimy o twórczości, która po prostu wzrusza, prawda? Mówimy też o twórczości, która wywołuje takie emocje. Kwestia zasadnicza, że takie, bo to, że on w Polsce sztuka Wojtka wzruszy, no, to jasne, bo moi rodzice, no już świętej pamięci, ale są ludzie, którzy pamiętają te czasy, to wszystko się odnosi. Ale jeżeli prawdziwa sztuka powinna wzruszyć wszystko inne, gdzie ona będzie puszczona potem. Poruszyć, ona będzie puszczona, poruszyć, powinna być w Nowym Jorku czy gdziekolwiek, gdziekolwiek. I wtedy, jeżeli dotyka naprawdę czegoś więcej niż tylko jakichś lokalnych zdarzeń, to po prostu to ona wtedy naprawdę dotyka mocnych rzeczy. I jestem przekonany, nie wiem, czy Wojtka czy by pokazywana, czy nie, bo na o tego nie pytałem. Zresztą myśmy w ogóle nigdy z Wojtkiem nie gadali w ogóle o polityce. Czy myśmy kiedykolwiek gadali? Nigdy. Ja, ale jestem przekonany. Zresztą ja też mam jakieś tam plany wobec Wojtka, których jeszcze nie ujawniłem. Nie wiem, czy to tam wyjdzie, czy nie, ale po prostu... Więc dla mnie Wojtka sztuka jest naprawdę, absolutnie przekracza nawet ten wymiar historyczny. Dlaczego się pan zajmuje na przykład Inką? Nie czuje pan tego, że być może dzisiaj ten... jej obecność, która tak bardzo wypłynęła w tym, co się określa jako kult żołnierzy wyklętych, jest przygniatająca, może wręcz zbanalizowana? Kiedy pisałem sztukę o Ince Siedzikównie, sztukę Teatru Telewizji, to był rok 2005 czy 2006 i Inka Siedzikówna miała swój skwer w Sopocie, i tam miała obelisk. W czasie dokumentacji celowo jeździłem z sopockimi taksówkami i zamawiałem kurs na skwer Inki Siedzikówny. No ile razy zostałem zawieziony bez dopytywania się, gdzie to jest. Sopot nie jest wielkim miastem, nie ma tam, jest tam dużo sopockich taksówkarzy, natomiast wtedy nikt nie wiedział, gdzie jest skwer Inki Siedzikówny, o tym, kto to była Inka Siedzikówna. No w ogóle. To w ogóle wiedziała tylko młodzież, harcerze, to kilkudziesięciu historyków z IPN-u i naprawdę trudno było przypuszczać, że po 10 latach Inka Siedzikówna wejdzie do Panteonu Narodowego. To naprawdę nic na to nie wskazywało. Za chwilę zobaczymy fragment spektaklu, który ostatnio pojawił się w Telewizji Polskiej, Marszałek. Dziu. Tak. No co? Rozmawiamy o sprawach najwyższej wagi, to chciałem zapytać fachowca. No przecież to jest nasz ogrodnik, pan Stach. O czym ty będziesz z nim rozmawiał? O rzodkiewce? A dlaczego mówisz ogrodnik? Pan Stanisław to jest potomek wielkiego bohatera. Bohatera? Tak jest. Wielkiego bohatera. Jakiego bohatera? Jemy obiad. Winien jestem moim kochanym panu blokatorom wyjaśnienie. Otóż pan Stanisław Brzumiński jest ciotecznym praprawnukiem Piotra Wysockiego. Panie Stanisławie, niechże pan siada. Za pozwoleniem, panie marszałku, ale nazywam się Brzumiński. Jakże to? Ojciec mój urodził się jako Józef Brzumiński. Jako Brzumiński poszedł na wojnę. Wojnę japońską. Państwo wiedzą. Pamiętają panowie, 904. Tak, wie pan, ja też tam wtedy byłem. Przyjmował mnie sam generał, Asushi Murata. Tam się też wtedy plątał ten, no, jak on się nazywa? Dmowski się plątał. A z Mandżurii ojciec już wrócił jako Brzomiński. Pisarz w kancelarii, Rusek, chociaż kantonista, zapisał rekruta Brzomińskiego, a my wszyscy, siostry i brat, urodzeni już po wojnie, po japońskiej, więc nazywamy się Brzomińscy. Bardzo pięknie. Panie Stanisławie, a pan wie, dlaczego ja pana tu zaprosiłem? Pan wie o Piotrze Wysockim. Wiem. Chrzczony byłem w kościele na Solcu. Tam, gdzie spłonął browar Weissa obok. To był sygnał do wybuchu powstania, jak państwo wiedzą. Tak. Dziewczynki, oto jest żywa historia. 800 000 widzów oglądało tę premierę na scenie Teatru Telewizji. Dlaczego sięga pan po Piłsudskiego? Wydaje się, że to już jest temat, o którym wszystko już zostało powiedziane. Nic nie zostało powiedziane. Ja nie słyszałem o tym, żeby istniała jakaś inna sztuka o Józefie Piłsudskim. Za komuny to było oczywiste, że o nim nie wolno mówić. No ja się przyznam, zrobiłem 5... Dobrze nie można mówić. Dobrze nie można było mówić oczywiście. Zrobiłem 5 błędów w pracy na egzaminie maturalnym. Powinienem nie zdać matury z polskiego, ponieważ 5 razy źle napisałem słowo Piłsudski. I to dlatego, że tylko znałem go z rozmów. Nazwisko znałem tylko z rozmów. Nie było w słowie drukowanym. Nie było po prostu. Takiego człowieka nie było. Kiedy już na studiach, tuż przed Karnawałem Solidarności, Jerzy Jarocki zrobił Sen o Bezgrzesznej. Wychodził aktor, który grał Piłsudskiego, na scenę. To chyba, nie wiem czy w programie był, nie, był nazwany Piłsudski. Nie mówił ani słowa, była stojąca owacja. To były takie czasy. Po co panu ten Piłsudski? To jest historia, to jest mit, wielki polski mit, czy to jest współczesność? Ja myślę, że my mamy w ogóle za mało sztuk. Po pierwsze o wybitnych Polakach, po drugie o Polsce, o polskiej sytuacji, co znaczy być Polakiem, co znaczy mieszkać w kraju, który leży tu, gdzie leży, chociaż to się w ostatnich kilkudziesięciu latach przecież zmieniło, przesunęliśmy się na zachód. Zostaliśmy przesunięci, niektóre się przesunęliśmy. Rozumiem, że prowokacja pana polegała na tym, że to nie jest utwór muzealny, że oddajmy należną cześć, tylko że to dzisiaj współcześnie też tak, jest to ważne. Bo to pytanie postawione tam w tej wojnie prewencyjnej to jest duża prowokacja ze strony Wojtka. To, że Piłsudski wymyślił tą wojnę prewencyjną i ono dzisiaj nam pokazuje w takiej, a nie sytuacji ogrodnika prowadziłem dlatego, że było to trochę paradoksalne, że właśnie taka koincydencja, a ponieważ też chciałem mieć swojego człowieka na scenie. Co to znaczy? Znałem też dobrze. Stanisława Brzumińskiego, będąc jego wnukiem. I teraz historia. Nastąpi nieuchronne pytanie, czy jestem spokrewniony z Piotrem Wysockim. Tego na pewno nikt nie wie. I to jeszcze jest chyba nieustalalne. Raczej jestem, ale to jest tak, żeśmy przygarnęli do rodziny, znaczy ja i paru kuzynów, no tam żeśmy przygarnęli, bo to jest spokojna rodzina, głównie zajmująca, znaczy rodzina mojej mamy zajmująca się ogrodnictwem, tam w papierze ktoś robi. W ogóle nie ma żadnych. Na wojnę to tylko w stanie wyższej konieczności, no, jak to zwykle. Ale także spokojni ludzie i takiego jednego, co wywołało powstanie łobuza, to warto przygarnąć. Chciałoby się teraz zapytać pana, co by pan robił, gdyby nie zajmował się pan teatrem? Myślę, że byłbym bardzo dobrym maszynistą kolejowym. A co najmniej konduktorem. A w koniec chciałbym jeszcze zadać pytanie o zupełnie inną część pańskiej twórczości, czyli o scenariusze filmowe i to czasem do gatunku, który wydaje się lżejszy, czyli o fabuły kryminalne. Powiedział pan kiedyś, że może to właśnie twórczość kryminalna najlepiej opisuje współczesną Polskę. No tak. Co to znaczy? To jest moja opinia generalna, że literaturą, która najlepiej opisuje świat i najszerzej dociera, jest literatura kryminalna. To nie wiem, to się bierze z XIX wieku, od momentu powstania takich arcydzielnych kryminałów jak Zbrodnia i Kara Dostojewskiego, czy Biesy, tegoż autora, z drugiej strony twórczość Conan Doyle'a. To wszystko opisuje świat. No, jeśli chcemy wiedzieć, jak wyglądała Anglia wiktoriańska, to przecież nie czytamy pisanych dzisiaj romansów czy ówczesnych romansów, ponieważ autorzy powieści angielskiej, realistycznej się bardzo krygowali. Conan Doyle się nie krygował, pisał jak jest. Z narracji doktora Watsona wynikają wszystkie najistotniejsze przesądy ówczesnego angielskiego społeczeństwa. Można się dowiedzieć dokładnie, jak wyglądała struktura czasowa, co jedli, jakie były obyczaje i co było ważne, co liczyło się, co ustawiało człowieka w hierarchii. Uparcie wraca pan do rzeczywistości, tak. Czyli z tego wszystkiego ja się wtrącę sobie, bo ja zapamiętałem, jak Wojtek się wtedy zajmował tą frywolną, jak pan mówi, twórczością, to mi powiedział, że spotykał się z prawdziwymi oficerami policji. Tak. I oni mu pierwsi powiedzieli rzecz, bo myśmy o tym później rozmawiali długo. On powiedział, wiesz co mi powiedzieli faceci, że to państwo już nie istnieje. Mhm. Bo mówi, ono już, a zawsze mówi, służby wiedzą pierwsze, jak jest naprawdę. Bo to i za PRL-u, służby mu powiedziały wcześniej, też robił to o wiele wcześniej niż w ogóle się powiedziało, że niby państwo jest teoretyczne. On już kilka lat, bo to... Znaczy teraz jest tak, że coś, jak Wojtek napisał sztukę o Ince, to teraz się mówi, o, wpisuje się teraz w tą modę. Ale czasem mówimy, ile to było lat temu, prawda? To samo z Norymbergą, prawda? I to samo było z tymi policjantami, bo to była taka diagnoza i Wojtek tym się w ogóle tego wtedy zainteresował i o tym właśnie mówi, że poprzez opis tego środowiska i tego, co oni że mogą wszystko, w innych sprawach nie mogą, bo są jakieś tam bariery, że oni mu sami... Policjanci mówi, to państwo, panie Wojtku, to państwo nie istnieje. Ale pan Wojciech odbudowuje zapomniane momenty naszej historii, pokazuje też je zupełnie z innej strony, tak jak w przypadku na przykład ostatniego pana spektaklu. Chciałabym na koniec zapytać panów, co jest takiego w Wojciechu Tomczyku, że Wojciech Tomczyk rozmawia ze wszystkimi i tworzy jakąś niezwykłą wspólnotę wokół siebie. No, chociaż wydaje mi się, że to nie do końca jest trafne, bo jak obserwuję Wojtka, to właśnie mi się wydaje, że on nie jest taką duszą towarzystwa, że jest raczej zamkniętym człowiekiem i raczej ma grano wąskich znajomych czy przyjaciół. A co w nim jest? No jest to już powiedziałem 100 razy, jest po prostu świetnym facetem, jest świetnym przyjacielem. Nic więcej nie mogę powiedzieć. Znaczy dla mnie jest, proszę pani, ciekawą osobą, niebanalną. Jeżeli ja mówię się spotykam, to on nie ma myślenia koniunkturalnego, czego ja nie znoszę po prostu, że jest teraz jakiś trync tak zwany, albo ktoś jest teraz na ściance, albo jakiś temat jest modny. A Wojciech jest zawsze tam, gdzie jest istota spraw, coś jest tam, gdzie jest jądro jakiegoś problemu i dlatego nie tracę z nim czasu. A jest ta zasada, że zadawajmy się z tymi, przy których jesteśmy lepsi, a nie pocieszajmy się na tle słabizn, że jesteśmy lepsi, bo na te słabego. I to jest, no, staram się zawsze z takimi ludźmi i do takich ludzi lgnę, bo zawsze coś z tego ciekawego wychodzi, bo przecież jak nie ten tytuł, to następny, coś zawsze robimy i dlatego to mnie pociąga w obcowaniu. Jeszcze... Chociaż czasami on nie bywa szorstki, tak jak tak? powiedział Wojtek, ale... A zwłaszcza ja lubię, jak ocenia rzeczywistość wokół. Ale nie możemy przytaczać. Znowu idziemy w stronę ironii, a chciałbym, żebyśmy pomyśleli też o jakiejś puencie tej rozmowy, czyli może jakimś credo twórczym Wojciecha Tomczyka. I gdzieś po głowie krążą mi te słowa. Pamięć, wspólnota, historia, a może tak jak to... No właśnie, jednak bardzo poważnie czasem się mówi, trzeba dać świadectwo? O to by chodziło? Ja bym użył jednego słowa, które jest nieco skompromitowane przez tytuł dziennika, radzieckiego dziennika z czasów, to jest słowo prawda. I ja się tym kieruję i staram się, to różnie wychodzi, ale czasem się udaje. Dziękuję. O Wojciechu Tomczyku na pewno powiemy jeszcze nie raz, bo zdradzili panowie, że jest jakaś wizja kolejnej współpracy, więc na razie kończymy naszą rozmowę, a do tematu Wojciecha Tomczyka, niezwykłego zjawiska na polskiej scenie teatralnej nie tylko, na pewno jeszcze będziemy wracać.